Miejcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą. Gdy Izraelici zostali po raz kolejny zaatakowani, tym razem przez Madianitów, Bóg znowu postanawia im pomóc. Tym razem wybiera do tego Gedeona. Jak sam Gedeon mówi, najmniejszego ze swojego rodu, najmniejszego ze swojej rodziny, najmniejszego ze swojego plemienia, które również według Gedeona było najmniejsze. A więc po ludzku ten wybór Boga, wybór Gedeona był całkowicie nielogiczny i można nawet powiedzieć, że bezsensowny. Nawet sam Gedeon nie chce uwierzyć Bogu i dlatego prosi samego Boga o znak. Pierwszej nocy wystawia runo poza swój namiot i prosi Boga, by to runo w ciągu nocy wchłonęło całą rosę, natomiast by ziemia wokół tego runa została nietknięta przez rosę, została sucha. I faktycznie tak się dzieje. Nie chce jednak uwierzyć Bogu, który dokonał tego wyboru i tego cudu. Dlatego prosi go, by następnej nocy stało się coś dokładnie przeciwnego, by to runo pozostało suche, natomiast ziemia by wchłonęła rosę. I faktycznie tak się dzieje. I okazuje się, że to samo runo jednego dnia wchłania rosę, drugiego dnia nie przyjmuje jej. Dlaczego Maryja została w godzinkach nazwana runem Gedeona? Święty Bernard z Clairvaux porównywał to wchłonięcie rosy przez runo do tego, jak Maryja przyjęła Jezusa w swoje łono. Ona faktycznie przyjęła całą łaskę, którą Bóg zechciał jej udzielić. Oczywiście taka jest prawda. Maryja przyjmuje Jezusa do swojego łona. Ale jest jeszcze jedna prawda. Ona, co prawda niepokalana od swojego poczęcia, zachowana od wszelkiej zmazy grzechu, pozostała bez grzechu aż do zakończenia swojego życia, aż do śmierci, do wniebowstąpienia. Nie popełniła najmniejszego grzechu. A więc podobnie, można powiedzieć, jak to runo, w pewnych momentach przyjmowała łaskę, przyjmowała to, co Bóg chciał jej dać. A w pewnych momentach nie przyjmowała tego, co chciał dać jej świat, czym kusił ją szatan. Była mądra. Można powiedzieć, potrafiła wybierać pomiędzy łaską a grzechem. I myślę, że możemy się właśnie tego od niej uczyć. Czujności w wyborze. Bo codziennie wiele takich wyborów musimy podejmować. Wybrać cnotę czy grzech. Wybrać łaskę czy niewierność. A zarówno jedno, jak i drugie, dobro i zło, ostatecznie jawi się nam jako coś dobrego, czy może inaczej jako coś przyjemnego. Dlatego można to porównać do tej wody, która w pewnym momencie powinna zostać przyjęta przez runo, a w pewnym momencie nie powinna zostać wchłonięta przez runo. Myślę, że tego możemy uczyć się Maryi. Czujności i mądrości w podejmowaniu wyborów w codzienności. To od tego zależy, to od nas zależy, co wybierzemy. Potrzeba czujności, by wybierać łaskę, a nie grzech. Któregoś Ty, Panno, porodziła Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje, Trójcy Świętej, jedyny Bóg na wieki wieków.